Witam, dzień dobry z Nowego Targu. Po meczu Tatryski pod Halę Nowy Targ. Nesta Toruń. Poproszę o kilka słów komentarza do tego dzisiejszego meczu pana trenera gości. Ja będę rozmawiać po rosyjsku, поэтому прошу прощения. Panowie rozumieją tutaj, także dadzą radę. To, co касается игры, хотели сегодня дать попробовать второму Брамкажу. Это не получилось. Второй момент. Слишком много удалений, которые нам сломали весь матч. Ну а дальше вы все видели. То есть это невозможно так играть при таком, я не знаю, судейство можно критиковать или нет? Сендюф? Да, можно. А это дорого коштует. Тогда нет. Пускай тогда их другие критикуют. У меня просто очень много вопросов. Очень много вопросов к ним. То есть непонятно. Мы в хоккее, то есть уже давно играем. Может быть, правила какие-то поменялись или как-то судейство. Я не в курсе. Поэтому вот такая ситуация. Эти удаления нам дорого стоили. Ну, плюс тут дорога. Ну и поймите еще одно, что у нас команда. Команда, она недавно, то есть с этого года только играет. У нас некоторые хоккеисты еще, скажем так, проходят акклиматизацию в этой лиге. Поэтому для них это сложно. Надо подождать время, я думаю, чтобы они маленько акклиматизировались, тогда будет все добро. Ну и хочу поздравить команду соперника с победой, заслуженной победы. Без вопросов с нами разобрались. Молодцы. Преподнесли нам хороший урок. Спасибо. To sędziowie rzeczywiście przyjechali z daleka do nas, więc jeden z sędziów był z Gdańska, o ile się nie mylę, dwóch panów z Torunia, więc byli swoi. A to nie ja powiedziałem. Panie trenerze, teraz poprosimy trenera gospodarzy o kilka słów komentarza do dzisiejszego spotkania. No cóż, no początek troszeczkę nerwowy, parę kontrowersyjnych wyroków sędziego. Decyzji, a niezrozumiałych kompletnie, bo naprawdę to już dawno takich rzeczy się nie widziało. No później mecz pod naszą kontrolą, myślę, cieszy dyspozycja Szczelecka, naszych napastników, a i Jarmo Jokilla i reszta. Myślę, że cieszy, że dochodzimy do tej dyspozycji Szczeleckiej, że strzelamy te bramki. Wynik cieszą. 63 punkty, dziękujemy drużynie z Torunia. Myślę, że tyle. Problemy tam żołądkowe. No, przechodzimy taki delikatny wirus. No, tam mieliśmy i Andrzej był trochę chory. No, gdzieś tam się to przeciągnęło przez szatnię i, no i dzisiaj trafiło na Jussiego. No tak, z nocy. Sobotę na niedzielę. Zatrzymujemy wirus, stawiamy taką ścianę, tak, ścianę oporową. Walczymy z wirusem. Jakie wynik dzisiaj? Znaczy? Polska, Irlandia. No, 2-1 dla nas. Wszystko, panowie? Okay. W takim razie bardzo serdecznie dziękujemy z Nowego Targu. Do zobaczenia w kolejnych spotkaniach. Dziękuję.